Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie witam Państwa na dzisiejszej uroczystości otwarcia, poświęcenia tego nowego obiektu, którego integralną częścią jest nowy dworzec autobusowy i stanowiska dla przyjeżdżających i odjeżdżających autobusów z całej Polski. Bardzo serdecznie witam władze miasta Tarnobrzega na czele z panem prezydentem Grzegorzem Kiełbem i przewodniczącym Rady Miasta panem Kamilem Kalinką. Witam duchowieństwo, witam księdza proboszcza i dziekana Adama Marka, przeora klasztoru ojców dominikanów ojca Krzysztofa Parola, witam pana wiceprezydenta Wojciecha Brzezowskiego, pana sekretarza Przemysława Rękasa, szanownych państwa radnych, przedstawicieli głównego wykonawcy, głównego inwestora, przedstawicieli mediów, wszystkich państwa bardzo serdecznie witam. I uprzejmie proszę o zabranie głosu pana prezydenta Grzegorza Kiełba. Witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, ja tutaj szczerze mówiąc, jak przejeżdżałem sobie ulicą Mickiewicza, to widziałem tylko i wyłącznie dworzec z tej strony od ulicy Mickiewicza. Dzisiaj mam okazję zobaczyć no faktycznie ten dworzec przy tej pięknej flocie. Także jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co tutaj się zadziało. Wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy dołożyli swoją cegiełkę, żeby ten piękny obiekt powstał. Zawsze się mówi, że dworce w miastach to jest taka wizytówka miasta i w końcu taką perełkę, tą wizytówkę miasta mamy. Tutaj też nie ukrywam, że miasto też ten proces inwestycyjny dosyć przyspieszyło, bo 24 kwietnia 2015 roku wpłynął do Urzędu Miasta wniosek o budowę centrum handlowego i dworca autobusowego, a już 1 czerwca 2015 roku taką decyzję wydaliśmy. To już sami Państwo widzicie, że ten proces inwestycyjny później, a więc od 1 czerwca do 12 marca naprawdę bardzo szybko został załatwiony. Także tutaj serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy się do tego przyczynili. My jako miasto też mamy pomysł taki, żeby ta cała komunikacja odbywała się jednak z tego dworca autobusowego, żeby wszystkie te busy, pasażerowie też między innymi tych busów korzystali, między innymi z tego dworca, korzystali z tych przystanków autobusowych, żeby wszystko to ujednolicić. Także jeszcze raz serdecznie gratuluję i mam nadzieję, że mieszkańcy Tarnobrzega będą korzystali i z centrum handlowego, i z tego pięknego dworca autobusowego. Dziękuję bardzo. O słowo proszę ojca Krzysztofa Parola, przeora klasztoru ojców dominikanów. Często się mówi, że ludzkie życie jest pielgrzymowaniem, podróżowaniem i ten dworzec może być też takim przypomnieniem, aby mądrze podróżować, mądrze korzystać z życia. Także połączony z tym dworcem jest zespół handlowy. Można powiedzieć, że Kościół z niepokojem czasem patrzy na takie instytucje, bo bywa, że ludzie robią z nich współczesne świątynie i tam spędzają na przykład niedzielę zamiast pójść na mszę świętą. Ale myślę, że warto takie rzeczy poświęcić i przypomnieć o tym, żeby mądrze z nich korzystać. No i będziemy się modlić, prosić o to, żeby podróżujący z tego dworca bezpiecznie podróżowali i wracali, a ci, którzy korzystają ze sklepów, żeby mądrze korzystali z dóbr z tego świata. Dziękuję bardzo i serdecznie zapraszam do zabrania głosu pana Łukasza Kuliga, który w imieniu inwestora zabierze głos. Dzień dobry. Proszę Państwa, prowadzimy z tatą firmę w Mielcu zajmującą się projektami komercyjnymi, takimi jak ten. Mały krok wstecz. Przed Wigilią 2013 roku jechaliśmy z tatą z Sandomierza. Widząc to miejsce, stwierdzili, żeśmy byłby tu piękny park handlowy. Można nie wierzyć, ale tydzień później, dokładnie w Wigilię, przyszedł do nas pan Marek Rzeźnik z braćmi, inwestor tego projektu, i powiedział, że by mu pomóc, co można by było tu zrobić. Dzisiaj widzimy, co nam się udało. Mam nadzieję, że wszystkim będzie ten park handlowy pokazywał, że jeżeli ktoś naprawdę chce i chce zrobić coś, co poprawi wizytówkę miasta, pomoże ludziom, będzie na pewno nam pomocne. Ja przede wszystkim chciałbym podziękować panu prezydentowi, władzom miasta
urzędnikom, co jest bardzo ważne, którzy dużo, dużo pomogli nam w tym, co tutaj żeśmy osiągnęli. No i bardzo panu Markowi, Dominikowi, Ernestowi, którzy zaufali nam i pozwolili nam pokazać swoją wizję, co jesteśmy w stanie tu zrobić. Jeszcze bardzo duże podziękowania generalnemu wykonawcy firmie Budpis i firmie KR Studio, która zaprojektowała ten budynek, oraz wszystkim, którzy pomogli nam zrealizować tę inwestycję. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Chrystus, Syn Boży, przyszedł na świat, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Wszystko za tym, co prowadzi do zjednoczenia ludzi, odpowiada Bożym planom. Kiedy ludzie oddzielają góry lub wielkie obszary wód, kiedy istnieją między nimi duże odległości, budują oni nowe drogi, znajdują nowe środki lokomocji, by pokonać przestrzeń i zbliżyć się do siebie. Wzywajmy Boga, aby pobłogosławił tym, którzy wykonali ten dworzec autobusowy, ten park handlowy, i tym, którzy będą z niego korzystać, by wszystkich otaczał swoją łaskawą opieką. Boże, Ty w żadnej części świata nie jesteś daleko od tych, którzy Tobie służą, i ojcowską opieką otaczasz tych, którzy w Tobie pokładają nadzieję. Błogosław wszystkich, którzy będą korzystali z tego dworca, z tego parku handlowego. Swoją łaską uprzedzaj ich kroki, bądź z nimi w drodze. Broni ich od wszelkich przeciwności, aby osiągnęli to, czego pragną, i szczęśliwie dotarli do wyznaczonego celu podróży. Przez Chrystusa, Pana naszego. Widło małe, a budynek wody.